Witam Was, kochani. Ja przyjechałem ze Subic, na imię mam Rafał. Przyjechałem 500 kilometrów tutaj. Pytam się Boga, dlaczego ja tutaj mam przyjechać, dlaczego to tak ma wyglądać, moja tutaj podróż. Znam Wasz kościół z internetu, znam Ninę, parę osób tutaj też znam. Przyjechałem tutaj i dostałem piękne słowa. Dzisiaj Agata pięknie mi powiedziałaś o wierze, o wzmocnieniu, o łasce Bożej. Powiem Wam, ja w moim mieście jestem, trochę się denerwuję, pierwszy raz mówię. W moim mieście tak naprawdę to jest ten sam. Bóg mnie sprowadził do tego miasta 4 lata temu. Są u nas zbory, ale to oni odchodzą od prawdy biblijnej. Jeżdżę po Polsce na różne konferencje, uczę się tak naprawdę sam wszystkiego. Czytam codziennie Pismo Święte, o 2:00 w nocy zaczynam moją przygodę z Jezusem Chrystusem. Prowadzę jeszcze w Subicach spotkania dla osób uzależnionych. Wywożę na terapie różne. I potrzebowałem tutaj tego przyjazdu po to, aby się wzmocnić jeszcze bardziej. I wierzę w to, że dzisiejszy mój powrót będzie błogosławieństwem dla tego miasta, dla tego mojego miasta. Jest tam 27 000 ludzi. Dużo jest obcokrajowców na samej granicy. Ja mieszkam, ja mam 5 minut do granicy. Bardzo dużo jest muzułmanów i to czasy przychodzą już, my to tam odczuwamy, takie już naprawdę mocne, gdzie zaczynają różne rzeczy się takie niedobre dziać. Bynajmniej dla ludzi takie ze świata, gdzie oni narzekają na to, ale my w Biblii wierzący wiemy, że to jest potwierdzenie tego, co mówi Pismo Święte. Przyjechałem tutaj, no mówię, no jestem tak mega zadowolony, że jestem tutaj z wami. Jest pięknie. Dziękuję.